Witajcie kochani. Zachęcamy was z całego serca. Każdy z was, kto jest teraz tutaj w okolicy, przychodzi tutaj, ma możliwość posłuchać nas, abyś został chwilę z nami. Jesteśmy ludźmi, którzy na różnym odcinku swojego życia osobiście spotkali Jezusa. Nie jesteśmy religijnymi ludźmi. Nie jesteśmy tutaj po to, aby was namawiać do tego, żebyście wstąpili do jakiejś organizacji, abyście zostali częścią jakiegoś systemu. Wręcz przeciwnie, jesteśmy tutaj po to, aby wam powiedzieć, że możecie być całkowicie wolni. Całkowicie wolni. Opowiem wam swoją historię. Nazywam się Michał Korgol. Od małego jeszcze, kiedy byłem małym chłopcem, jak większość dzieci, jak większość ludzi na tym świecie, marzyłem o tym, żeby być bohaterem. Każdy mały chłopiec i każda mała dziewczynka pragnie, aby być bohaterem. Ale później przychodzi rzeczywistość dnia codziennego. Ludzie oddalają się od tego. Zaczynają wchodzić w system, dźwigać ciężary. I ich życie nie wygląda kolorowo. Szczególnie moje słowa chcę kierować dzisiaj do tych z was, którzy w jakiś sposób ułożyliście sobie to życie. Coś sobie poukładaliście. Wydaje wam się, że tak musi być. Ale kiedy zostajecie sami, kiedy wracacie do domu, wiecie, że w waszym życiu jest jakaś pustka. Wiecie, że nie dotykacie pewnej głębi, pewnego większego sensu. Tak było ze mną. Jako młody uczeń byłem bardzo ambitny. Mówiono mi, że jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz się starać. Całe życie się starałem. Kończyłem szkoły z najwyższymi średnimi. Byłem plusem. I w końcu przyjechałem tutaj do Warszawy realizować mój wielki sen, moje marzenia o tym, aby być człowiekiem sukcesu. Skończyłem na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim studia z wyróżnieniem. A następnie zacząłem budować wielką karierę. To, co wydawało mi się, że spowoduje, że będę szczęśliwy, że osiągnę ten sukces, że nie będę już musiał w końcu gonić tego króliczka. Zostałem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. Budowałem swoją wartość poprzez to, że ludzie klepali mnie po plecach, mówili: Michał, jesteś gość, osiągnąłeś sukces, zbudowałeś piękny dom, masz nowe samochody, spędzasz wiele czasu za granicą na wakacjach, masz fajną żonę i dzieci, super. Ale przyjaciele, im więcej miałem z tego, co daje system tego świata, tym wiedziałem, że nie o to chodzi. Wracałem do mojego domu, nalewałem sobie lampkę wina albo szklaneczkę whisky i zastanawiałem się, czy to tak ma być, czy to o to chodzi. Przyjaciele, i tak jak wy teraz, ja wtedy w wieku 33 lat miałem to szczęście, że usłyszałem słowa pełnej Ewangelii. Usłyszałem, że nie ma znaczenia kompletnie, co osiągnąłem do tej pory, kim jestem, jak żyłem, że to nie ma żadnego znaczenia, że znaczenie ma tylko to, że 2000 lat temu Jezus Chrystus oddał za mnie życie. Powiedziałem wam wcześniej, byłem intelektualistą. Wydawało mi się to niedorzeczne. Jak? W XXI wieku. Jak? Bóg? Przecież Bóg jest tylko dla moherowych beretów. Tylko do ludzi słabych, którym coś w życiu nie wyszło. Ale ja całe życie zakładałem maskę twardziela. Cały czas udawałem silnego człowieka. Ale kiedy szedłem do domu, kiedy byłem sam, bałem się. Bałem się, co przyniesie jutro. Bałem się, co mnie spotka, jaka będzie przyszło. Im więcej się bałem, tym większe maski zakładałem. Zakładałem maski w biznesie, zakładałem maski w domu, nawet wtedy, kiedy rozmawiałem z żoną, bo wydawało mi się, że jak powiem, że się boję, to system tego świata mnie wypluje. Przyjaciele, w takiej sytuacji jest masę ludzi, w takich, jak ja byłem teraz. I ja miałem to szczęście, że spotkałem ludzi, tak jak wy teraz, którzy powiedzieli, że osobiście doświadczyli Jezusa. Ja mówię, to jest niemożliwe, ale w związku z tym, że wiedziałem, że w moim życiu nie ma głębi i nie ma sensu, postanowiłem to sprawdzić. Powiedziałem: Jezus,
Jeśli ty jesteś żywy, tak jak mówią ci ludzie, jeśli to nie chodzi o jakąś figurkę, obrazek, ale jeśli ty jesteś żywy i ty realnie uczestniczysz w życiu, to ja chcę cię poznać. Przyjaciele, w związku z tym, że zrobiłem to szczerze, że to były moje decyzje, że byłem całym sercem ukierunkowany na to, aby poznać prawdę. Bardzo szybko wewnątrz mnie powstało przekonanie, że bez Jezusa jestem nikim. Że wszystkie pieniądze, które zarobiłem, wszystkie sukcesy, które osiągnąłem, są niczym, są nic nie warte. Nie potrafiłem tego intelektualnie wytłumaczyć. Nie wiedziałem do końca, co się ze mną dzieje, ale wiedziałem, że potrzebuję Jezusa. Pamiętam któregoś dnia, było to już prawie 9 lat temu, zamknąłem się w łazience mojego domu, bo nie chciałem, żeby oglądała mnie żona i nikt inny. Zacząłem płakać. Mówię, Jezus, jeśli ty żyjesz, ja wierzę, że ty żyjesz. Ja wierzę, że ty żyjesz. Wierzę, że ty jesteś Bogiem. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Wierzę, że poszedłeś na krzyż, aby mnie uratować. Wierzę, że zrobiłeś to z wyboru. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź i mnie uratuj. Bóg nie jest religijny. Nie przeszkadzało mu, że siedziałem na sedesie w łazience. Jemu się podobało to, że wylewałem łzy przed nim. Że w tym momencie umarło moje ego. Moje ja umarło. Wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Bo nigdy wcześniej w życiu nie miałem w ręku Biblii. Tak jak wam powiedziałem, przyjaciele, wydawało mi się, że Biblia jest dla słabych ludzi, że to taka dziwna książka. Ale tamtego dnia, w tej łazience, narodziłem się na nowo. Przyjaciele, i to chcę wam przekazać. Jednym z głównych poselstw, które Jezus 2000 lat temu wygłosił, kiedy chodził tutaj w ciele po ziemi, było to, że każdy człowiek musi narodzić się na nowo. Słowo Boże mówi wyraźnie, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Żaden człowiek, żaden z was nie może być na tyle dobry, aby zasłużyć na niebo. Jedyną drogą do nieba jest Jezus Chrystus, to jedyne drzwi. On powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. A ja od blisko 9 lat doświadczam tego osobiście. Przyjaciele, któregoś dnia, 2000 lat temu, a raczej którejś nocy, do Jezusa przyszedł dostojnik żydowski, faryzeusz o imieniu Nikodem. Wszyscy go cenili. Był bardzo znany, był bardzo porządnym, religijnym człowiekiem. Ale on widział znaki i cuda, które robi Jezus. On widział w tym, że jest w tym jakiś przepływ życia, chociaż nie potrafił tego zrozumieć. Poszedł do niego w nocy, bo w dzień się wstydził. Wstydził się swoich kompanów, swoich towarzyszy. I mówi, Jezusie, o co chodzi? O co chodzi, nauczycielu? A Jezus powiedział mu, Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. On mówi, ale jak? Mam prawie 70 lat. Jak mogę narodzić, jak mogę powtórnie wejść do brzucha matki? Jak mogę powtórnie wejść do jej łona? Jezus powiedział mu, nie rozumiesz. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Przyjaciele, nowe narodzenie nie jest dla wybranych. Nowe narodzenie jest dla każdego człowieka. 2000 lat temu nastąpiła potężna rzecz. Nastąpiła potężna wymiana krzyżowa. Jezus Chrystus rozpoczął nowe przymierze. Bóg wcielił się. Postanowił zejść na ziemię jako człowiek. Wyrzec się bóstwa na ten czas. Przeżyć to życie jako człowiek. Z wyboru i miłości do ludzi pójść na krzyż. Wziąć na siebie winę i karę. Za grzechy każdego człowieka. Przyjaciele, w dzisiejszych czasach ludzie wartościują swoje grzechy. Mówią, o, ten jest taki, o, ten zamordował, o, ten jest pijakiem. A ten, który mówi, każdego dnia plotkuje, obmawia swoich sąsiadów. Jezus wszystko sprowadził do serca. Ale nie to jest główny problem. Każdy człowiek tu na ziemi przede wszystkim jest winien jednego grzechu. Swojej niezależności od Boga. Tego, że kiedy dzisiaj wstałeś, kiedy idziesz tutaj, kiedy planujesz być może kolejny biznes albo wakacji, nie ma w tym kompletnie Jezusa. Jesteś tylko ty i twoje ego. I każdy człowiek musi spokutować z takiego życia. Musi spokutować. Przyjaciele,
Ewangelia jest bardzo prosta. Jezus jest ten sam 2000 lat temu, dzisiaj i 2000 lat temu ten sam. To samo przesłanie. Tak jak 2000 lat temu słowa Jezusa drażniły ludzi, bo ich konfrontowały. Tak samo jest dzisiaj. Tak samo jest dzisiaj. Zadaj sobie pytanie, czy chcesz pojednać się z Bogiem? Nie potrzebujesz do tego żadnych pośredników. Nie potrzebujesz do tego żadnej instytucji. Powiedziałem ci na początku, nie jestem tutaj po to, abyś się gdzieś zapisał, abym cię namawiał. Mówię ci o tym, że jeśli w sercu swoim uwierzysz, że Jezus to Bóg, który poszedł na krzyż z wyboru, aby cię uratować i wziął winę i karę za twoje bezbożne życie, kiedy uwierzysz, że zmartwychwstał i kiedy wezwiesz Jego imienia na swoim życiu, będziesz uratowany. Już dzisiaj będziesz razem z Nim w duchu siedział w okręgach niebieskich. Już dzisiaj. 2000 lat temu, przyjaciele, nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. On tam poszedł z wyboru. On nie przegrał. To była Jego decyzja. Ktoś musiał ponieść śmierć, bo Słowo mówi, że karą za grzech jest śmierć. Ktoś musiał umrzeć. On nie chciał, żebyś umarł ty. Więc szedł na ziemię w ciele i powiedział, umrę za ciebie. Umrę za ciebie. Do niczego cię nie zmuszę. Zostawię ci wolną wolę. Będziesz miał prawo wyboru. Jego wolą jest to, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Każdy człowiek. Ale on nikogo nie zmusi, bo Duch Święty jest dżentelmenem. On chce, żebyś rozpoznał jedyną, prawdziwą, największą miłość wszechświata i dzieło, które się dokonało. Tam na krzyżu Golgoty Jezus pokonał śmierć. Pokonał śmierć. Pokonał każdą chorobę. Pokonał każdy problem. Przyjaciele, nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. Jesteśmy też po to, aby wam zaprezentować moc Boga dzisiaj. Każdy człowiek, który rodzi się na nowo, zostaje wypełniony Duchem Świętym. Duch Święty, ten sam, który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka w ludziach narodzonych na nowo. Jeśli jesteś chory, może masz nieuleczalną chorobę, może coś ci jest, może masz problemy psychiczne, często nazywane depresją. Dzisiaj możesz być wolny. Ja nie żartuję. Wystaw mnie na próbę. Wystaw mnie na próbę, jeśli chorujesz. Dzisiaj możesz wziąć swój cud. Położę na tobie swoje ręce. W imieniu Jezusa nakażę chorobie odejść. I odejdziesz zdrowy. Ty decydujesz. Ty decydujesz. Przyjaciele, kiedy słyszycie te słowa, każdy z was podejmuje decyzję. Albo przyspieszasz kroku, albo śmiejesz się i mówisz, że wariat. Ale podejmujesz decyzję. Już nigdy nie staniesz przed Jezusem i nie powiesz Mu, ja nie wiedziałem. A On ci powie, ale co zrobiłeś? Ze słowami tego człowieka, który przy domach centrum głosił ci moje słowo, tego, którego posłałem ja, co z tym zrobiłeś? Uznałeś to za śmieci. Uznałeś to, że nie ma żadnej wartości wobec wszelkich pragnień twojego życia. Nie ma innej drogi, przyjaciele. Żaden człowiek nie jest w stanie sobie zasłużyć na niebo. Jeśli myślisz, że jesteś w stanie obejść Jezusa, to coś ci powiem. Jezus Chrystus to ostatnia odpowiedź Boga dla człowieka. Słowo Boże mówi wyraźnie. W Jezusie Chrystusie zostało dane ludziom wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Poza Jezusem nie doświadczysz Boga, nie doświadczysz Jego mocy, nie doświadczysz zbawienia, nie doświadczysz uzdrowienia, nie doświadczysz uwolnienia. Stoję tu przed tobą, aby ci powiedzieć, że możesz być wolny, wolny od tego świata, wolny od lęku. Nie musisz udawać przy koledze, dziewczynie, żonie, przy wspólniku. Możesz być wolny i możesz żyć, niszcząc dzieła diabła każdego dnia. Powiedziałem wam wcześniej, byłem przedsiębiorcą. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej w tym mieście. Nadal jestem przedsiębiorcą, ale jeszcze bardziej skutecznym. Nie jestem mnichem, który się zamknął w klasztorze. Każdego dnia żyję z Jezusem. Mam z Nim osobistą relację. Mam najlepszego doradcę. Doradza mi, jak żyć. Kiedy buduję twoje życie na Jego prawdach, zwyciężam na każdym kroku.
a teraz stoję i mówię: wybieraj, wybieraj, do ciebie należy decyzja. Przyjaciele, jeśli chcecie, jeśli chcesz pojednać się dzisiaj z Bogiem, zostać obywatelem nieba, możesz podejść tutaj, poprowadzę cię w modlitwie, ale możesz to zrobić sam, kiedy będziesz w domu, tak jak ja siedziałem w łazience, gdziekolwiek możesz się zamknąć. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Jezus to Bóg, który zszedł na ziemię w ciele, poszedł na krzyż z wyboru, aby cię uratować, następnie zmartwychwstał. Jeśli wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem, jeśli wezwiesz Jego imienia, ja byłem kompletnie niereligijny, mówiłem: Jezu, przyjdź mnie uratuj, bo nie chcę udawać, nie chcę udawać, przyjdź mnie uratuj, jestem tym zmęczony, miałem 33 lata, kupę pieniędzy, a mimo wszystko byłem z tym zmęczony, bo wiedziałem, że nie o to chodzi. Od 9 lat doświadczam Jego mocy w każdej dziedzinie życia. Pamiętaj, Ty wybierasz, Ty podejmujesz decyzję. Poza Twoją decyzją nic się nie wydarzy. Czy wyłamiesz się z tego systemu? Czy odpowiesz na te słowa życia, które płyną z moich ust? Czy odpowiesz swoim wyznaniem wiary? A chcę Ci powiedzieć, że każdy człowiek rodzi się z taką częścią wiary, że jest w stanie rozpoznać Jezusa jako Boga, jest w stanie uwierzyć w Niego. Więc nie mów mi, że Ty nie masz takiej wiary. Postawiłeś jako bałwany w swoim życiu inne bożki i je czcisz. Może to Twój biznes, może Twoja rodzina, może Twój ogródek, nieważne co. Może przyjemności, wygoda lub konsumpcja. Ale Król jest jeden. Na imię ma Jezus. Jest Chrystusem. Jest Mesjaszem. Od 2000 lat Jego krew jest tak samo żywa. Jest tak samo żywa i ma moc zmienić Twoje życie. Nieważne, co przeżywasz. Nieważne, co do tej pory się działo. Czy przyjechałeś tutaj Bentleyem, Porsche? Czy spałeś tu na ławce? To nie ma znaczenia. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek potrzebuje upamiętania. Ewangelia, którą głosił Jezus, była bardzo prosta. Mówił: upamiętajcie się, ludzie, kiedy ja jestem, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Wybierajcie, wybierajcie, ale musisz się upamiętać. Bez upamiętania, bez odwrócenia się od tego, że twoje wygodne życie i ty w centrum jesteś realnie swoim Bogiem, chociaż tego tak nie nazwałeś, nic się nie wydarzy. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Dzielimy się naszym życiem. Jeśli chcecie porozmawiać, albo tak jak powiedziałem, jeśli chcecie doświadczyć jakiegoś cudu, uzdrowienia, uwolnienia, nie będziesz musiał szukać tego na YouTubie. Nie będziesz musiał sprawdzać, kto jest. Podejdź. Wystaw mnie na próbę. I będziesz zdrowy. Amen. Zapraszamy was.